Pokój i dobro, witam Was, mały bąble z trzeciej klasy. Witam też rodziców, jeżeli są. Dzisiaj chciałbym kontynuować katechezy, które omawiamy sobie z Wami. Wiecie, ostatnio mówiliśmy dużo o sakramencie spowiedzi świętej, w zasadzie zaczęliśmy go omawiać, więc powtórzymy sobie co nieco o nim i powiemy o kolejnym warunku dobrej spowiedzi. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli o żalu za grzechy. Ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście, jak zawsze, na początku zaczniemy od modlitwy krótkiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, powierzamy Ci nas samych, wszystkie nasze rodziny, dobre przygotowanie do Komunii Świętej, abyśmy też dla innych byli świadkami, apostołami tego, że Jezus jest dla nas najważniejszy. Panie, prowadź nas nieustannie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Franciszku, módl się za nami. Usiądźcie. Moi drodzy, w warunkach domowych jesteśmy, ale to nam nie przeszkadza. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie powtórzyli co nieco. Na początek, powiedzmy, wyjdźmy od grzechu, nie? Bo jeżeli mówimy o sakramencie spowiedzi świętej, to musimy sobie coś powtórzyć odnośnie grzechu. Już z 2 tygodnie temu o tym mówiliśmy. Pamiętacie grzech, choć tutaj w wirusie, grzech, tutaj mam taki grzech, powiedzmy, pewne podobieństwo do mnie. Grzech, który powoduje w naszym sercu to, że zamykamy się na Pana Boga. Jest to wykroczenie przeciwko przykazaniom Pana Boga. Najprostsza definicja, pamiętacie, mówiliśmy o tym. I moi drodzy, żeby grzech zaistniał, muszą być 2 warunki spełnione. Pierwsze, trzeba to zrobić świadomie, czyli wiemy, co robimy. Proste. Przede wszystkim, pamiętacie, mówiliśmy sobie, jeżeli weźmiemy książkę koleżance do plecaka, spakujemy, nie robimy tego świadomie. Zrobiliśmy to przez przypadek, więc trudno mówić tutaj, że ukradliśmy jej książkę. Ale jeżeli komuś, na przykład babci, ukradniemy 2 jabłka, które ma sobie schowane na deser, to wtedy jest kradzież, bo robimy to świadomie. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest dobrowolność. Jeżeli coś chcemy zrobić, pamiętacie, jeżeli łobuz z 8 klasy chce nas sprać na kwaśne jabłko, jeżeli nie zrobimy czegoś, co on żąda złego od nas, to wtedy nie ma grzechu. Ale jeżeli robimy to, bo chcemy zrobić, chcemy okłamać rodziców, chcemy się nie modlić, to wtedy w pełni dobrowolnie chcemy to zrobić, co jest złe w naszym życiu i wtedy grzech oczywiście istnieje. Moi drodzy, pamiętacie, mówiliśmy sobie też o sakramencie spowiedzi świętej. W kontekście warunków dobrej spowiedzi, jest ich 5, przypominam. Mówiliśmy przy powieści o synu marnotrawnym, na jego przykładzie, jak to wszystko właśnie realizuje się. Pamiętacie, syn marnotrawny, który odszedł od swojego ojca, który go zostawił. Syn, który zastanawia się nad tym, co zrobi. Robi rachunek sumienia. Syn, który sięga dna, widzi, jak nisko upadł, musiał paść świnie. Widzimy kolejny element, żałuje za swój grzech. I syn, który postanawia wrócić do swojego ojca, mówi, że słudzy jego ojca mają dużo lepiej niż on sam teraz, który musi paść świnie. I syn, który powraca do swojego ojca. I widzimy w końcu ojca, który przebacza swojemu synowi wszystkie grzechy, czyli szczera spowiedź, rozgrzesza swojego syna, wybacza mu wszystko to, co jest złe w jego życiu. I ostatni element, syn postanawia być razem z ojcem, wynagrodzić mu za to, co złe uczynił, czyli zadośćuczynienie. I moi drodzy, jeżeli mówimy o spowiedzi świętej, chciałbym Wam pokazać symbol, znak. Kapłan, który ubiera fioletową stułę. Stuła, która jest symbolem sakramentu, który sprawuje kapłan,
jeśli chodzi o spowiedź świętą, kapłan ubiera fioletową stułę. Jest to znak właśnie, że otrzymujemy Boże przebaczenie. Mówiliśmy sobie o pierwszym warunku dobrej spowiedzi, czyli rachunek sumienia. Sumienie, przypominam, jest to przede wszystkim smutek duszy, bo wiemy, że obraziliśmy dobrego Boga. Po prostu nasza dusza wie, że zrobiliśmy coś złego, głos Pana Boga o tym nam mówi i dlatego jest zasmucona. Źle się z tym czujemy. Mówimy często, że mamy wyrzuty sumienia. Jest nam źle z tym. Po prostu czujemy się często też zagubieni. I moi drodzy, korzystając z okazji, dostaliście ostatnio książeczki, modlitewniki. I w tych modlitewnikach, mówiłem, jest rachunek sumienia. Czyli po kolei, poukładane według przykazań, pytania, które zadajemy sobie i chcemy na nie odpowiedzieć. I moi drodzy, sięgnijcie po te książeczki. Jesteście w domach, macie je na pewno pod ręką. Mówiliśmy, są to podręczniki, czyli coś, co jest pod ręką, co łatwo można zdobyć, dostać. I jest taki rozdział na stronie 87, sakrament pokuty i pojednania, spowiedź święta. I gdy sobie obrócimy na stronę 90 kartki, mamy właśnie rachunek sumienia. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. On jest bardzo ważny i też rodziców proszę, żeby w sposób szczególny z dziećmi usiąść i zrobić sobie rachunek sumienia pierwszy raz. Oczywiście do spowiedzi świętej mamy jeszcze troszkę czasu, ale gdy się już zbliży ten moment, żeby dziecko odpowiednio przygotować. I moi drodzy, mamy poukładany rachunek sumienia według przykazań. Mamy przykazanie czwarte, zobaczcie sobie, strona 93. I mamy tam konkretne pytania, one odnoszą się w tym przypadku do waszych rodziców, dzieciaki. I to, co jest ważne, to to, żebyśmy potrafili odpowiedzieć sobie na te pytania i wybrać to wszystko, co jest złe, co jest grzechem. I popatrzcie, macie tutaj proste pytania napisane. Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub wychowawcom? Czy szanowałem rodziców, nie wstydziłem się ich przed rówieśnikami? Czy słuchałem, wypełniałem poleceń mamy i taty? Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem? Czy kochałem moich rodziców? Czy za zmarłych rodziców się modlę? Czy naśmiewam się z czyich starszych lub ułomnych rodziców? Moi drodzy, jesteście w domu, popatrzcie, w czasie, kiedy mamy taką sytuację i na pewno tutaj warto sobie zrobić rachunek sumienia z czwartego przykazania. Czy rodzice dają radę jeszcze z wami, wytrzymują? Bo myślę, że na pewno nie mają łatwo. Dzisiaj przejdziemy do kolejnego warunku dobrej spowiedzi, do żalu za grzechy. Posłuchajcie pewnego opowiadania. W zimowe niedzielne przedpołudnie trzej bracia wybrali się na mszę świętą do kościoła oddalonego od domu o 2 kilometry. Aby zdążyć na wyznaczoną godzinę, chłopcy wyszli bardzo wcześnie. Blisko kościoła zorientowali się, że do rozpoczęcia mszy świętej zostało jeszcze dużo czasu. Postanowili więc pobawić się na pobliskiej górce, ale obiecali sobie, że gdy usłyszą dzwon z kościelnej wieży, szybko pójdą na mszę świętą. Jednak zabawa na śniegu była tak miła i ciekawa, że chłopcy zupełnie nie słyszeli dzwonów. Tymczasem ludzie wychodzili już z kościoła. Wówczas chłopcy przypomnieli sobie, gdzie są i co się wydarzyło, i zaczęli tego żałować. Najmłodszy brat żałował, bo bał się skarcenia przez rodziców. Trzecioklasista tłumaczył, że gdyby teraz umarli, spotkałaby ich kara Boża i poszliby do piekła. Najstarszy Kamil stwierdził smutno: Pan Jezus tak mnie kocha, a ja o nim zapomniałem. Moi drodzy, kochani, Bąble, popatrzcie, wszyscy trzej bracia żałowali za swoje grzechy. Wiedzieli, że zrobili coś złego. Wiedzieli, że zapomnieli o pójściu do kościoła. Zagadali się, zabawa była super, udana, więc zapomnieli. Ale popatrzcie, każdy z tych braci żałował na inny sposób. Widzimy brata, który po prostu wiedział, że zrobił źle. Widzimy tego, który żałował
bo bał się kary od Pana Boga. I widzimy tego, który żałował, bo kochał Pana Boga i wiedział, że nie idąc do kościoła, nie spotykając się z Nim, w pełni nie zjednoczył się, nie uzyskał tego, co Pan Bóg mu chciał dać właśnie na mszy świętej. Moi kochani, popatrzmy. Żal za grzechy jako warunek dobrej spowiedzi jest niezwykle potrzebny, ważny i bez niego nie można powiedzieć, że spowiedź święta zaistnieje. Jeżeli idziemy do spowiedzi świętej i powiemy, że zgrzeszyliśmy jakimś konkretnym grzechem, na przykład okłamaliśmy rodziców, poważnej rzeczy, ale nie żałujemy za to, nie mamy takiej skruchy w swoim sercu, nie wiemy o tym, że źle postąpiliśmy i nie chcemy unikać tego grzechu, wtedy trudno powiedzieć, żeby Pan Bóg przebaczył nam ten grzech. Moi drodzy, żal za grzechy jest niezwykle ważny. I zapamiętajcie, żal za grzechy to jest smutek naszego serca, naszej duszy, że obraziliśmy Pana Boga. I mamy dwa rodzaje żalu za grzechy. Pierwszy rodzaj to jest żal mniej doskonały, który wynika z lęku przed Panem Bogiem. Boimy się, że obraziliśmy Pana Boga i mamy żal doskonały, który wypływa z tego, że kochamy Pana Boga i wiemy, że obraziliśmy tego, który jest dla nas najlepszym Ojcem i chcemy Go przeprosić za to, żałować, bo Go kochamy z miłości. To jest tak jak z rodzicami. Można do rodziców przychodzić i powiedzieć, że źle zrobiliśmy, wiedzieć o tym, że źle zrobiliśmy, ale boimy się kary od rodziców i dlatego żałujemy. Ale można to robić też z miłości do rodziców, bo wiemy, że rodzice nas kochają, nie chcą dla nas źle. I to, że źle postępowaliśmy, to było spowodowane tym, że właśnie z miłości obraziliśmy naszych rodziców i żałujemy za to. Moi drodzy, ważne jest, żeby żal za grzechy miał miejsce w naszym życiu i żeby on był doskonały, z miłości do Pana Boga, że Go kochamy, że Go obraziliśmy. Moi drodzy, posłuchajmy na koniec jeszcze fragmentu z Pisma Świętego. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Jezus wstał więc do domu faryzeusza, zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy, namaszczała je olejkiem. Gdy gospodarz domu wyraził swe oburzenie postępowaniem grzesznej kobiety, Jezus powiedział: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Widzimy kobieta, która prowadziła życie grzeszne, która na pewno była często z dala od Pana Boga, przychodzi do Jezusa z miłości do Niego, wylewa flakonik drogocennego olejku, który na pewno bardzo dużo kosztował, bo kochała Pana Jezusa i wiedziała, co od Niego otrzymuje. I moi drodzy, żal za grzechy, pamiętajcie, niech to będzie smutek naszej duszy, że źle zrobiliśmy, bo Pana Jezusa kochamy, że obraziliśmy Go. Teraz standardowo zapiszemy katechezę temat, otwieramy zeszyciki, nie ma tak łatwo. Zaraz pojawi się Wam piękny rysunek, schemacik. Zapiszcie sobie, zatrzymajcie film, przepiszcie to, a potem pracujemy z ćwiczeniami. Oczywiście rodziców proszę, żeby przypilnowali nasze dzieci. Ładnie w ćwiczeniach wykonujemy to, co na dany temat jest nam przypisane. Z podręcznika oczywiście przepiszemy sobie lekcje. Dzisiaj przerabiamy temat 33. I zarówno w podręczniku, i w ćwiczeniach łatwo znaleźć. 3 cyferki, liczba 33, temat żal za grzechy, drogą powrotu do Boga. Miłej, owocnej pracy. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo. Póki co to zostańcie w domu,
nie wychodźcie. Moi drodzy, pamiętajcie też w modlitwie za osoby, które są chore, które potrzebują tej modlitwy. Módlmy się też za lekarzy, za służbę zdrowia. I przygotowujmy się w domu, w rodzinach, tak jak potrafimy, do przyjęcia przez Was zdrowie dzieci, sakramentu spowiedzi świętej, komunii świętej. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać już niebawem. I pamiętajmy też, że Pan Bóg chce nam błogosławić i będzie nam błogosławił. Nie zapominajmy o Nim w codziennej, osobistej modlitwie. Na koniec chciałbym podziękować Karolowi, który zmotywował mnie wczoraj swoim wpisem do nagrania tego filmu. Już wiem, że pewnie tam wyczekujecie, zastanawiacie się, co dalej, co robimy, więc pracujemy na całego, jak się da. Na koniec chciałbym Was pobłogosławić. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Amen.